pomyśleliśmy o tym, czego tutaj brakuje i tak wpadliśmy na pomysł właśnie kociej kawiarni, tym bardziej, że bardzo lubimy zwierzęta. Też mamy w domu kilka swoich kociaków, więc tutaj pełnimy rolę domu tymczasowego dla kotów. Zależy od tego, jaki to kotek, dlatego że mamy kotów z różnych fundacji, więc wtedy trzeba kontaktować się z fundacją i już z nimi załatwiać. I jeśli fundacja się zgodzi, to tylko po zgodzie fundacji możemy oddać kotka do adopcji. Kotki już tutaj mieszkały, to przyzwyczaili się. Musieliśmy socjalizować, niektóre kotki były już ponad miesiąc u nas przed otwarciem. Ostatnia ósemka z Lublina trafiła tutaj najpóźniej, ale bardzo fajnie dogadali się z innymi kotami. Ja teraz już też bardzo fajnie z gośćmi się bawią po prostu. A ile teraz macie kotów? 15. 15. Bardzo klimatyczne miejsce. No, dla wszystkich, którzy lubią koty, jak najbardziej polecam tutaj zawitać. Na pewno się każdy kociarz tutaj odnajdzie. Uważam, że jest to jak najbardziej fajne miejsce, szczególnie, że koty mają możliwość być zaadoptowane. Jest to na pewno fajne do poznania kota, także jak najbardziej na plus. Koty są, myślę, że dosyć przyjazne. Tak więc nie, myślę, że warto zawitać. Na pewno raz polecałbym się tu pojawić, na pewno. Dla mnie wspaniałe, uwielbiam koty i naprawdę tak, że dla dzieci wspaniała sprawa, myślę. No, byłam w takiej we Wrocławiu, już miałam okazję zobaczyć. No, ja jestem osobiście zachwycona taką inicjatywą.